Witam wszystkich. Dzisiaj sprawdzimy sobie nasz zapłon CDI pod kątem prądu ładowania, napięcia, dolnych partiach obrotów oraz wyższych granicach 4-5 tysięcy, czyli takie, które są najczęściej używane. Już do naszych pomiarów prądu ładowania oraz napięcia użyjemy multimetru, tego bardziej zaawansowanymi funkcjami użyjemy do pomiaru prądu ze względu na lepszej jakości sondy, tego pomarańczowego, budżetowego użyjemy do pomiaru napięcia. Jeśli chce ktoś zobaczyć, jak używać takiego prostego multimetra, zapraszam tutaj do filmu. Można tam znaleźć ciekawe rzeczy na temat pomiarów takim oto urządzeniem. Zarobimy sobie końcówki, a na końcu, jak już nasz silnik będzie rozgrzany, sprawdzimy sobie kompresję. Mamy tutaj taki mały zestaw, tester ciśnienia sprężania, czyli sprawdzimy sobie naszą kompresję, ciśnienie sprężania. Mamy taki podstawowy zestaw, który składa się z manometru, odpowiednich końcówek, które dopasujemy do naszej głowicy. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że ten wąż, tutaj ta końcówka, nie posiada zaworu zwrotnego, czyli który byłby w stanie zatrzymać nasze ciśnienie, więc musimy także jakoś uwzględnić, że nasza kompresja będzie także w całym przewodzie, więc ten pomiar w sumie może być nieadekwatny. Więc tak to wygląda. Jeszcze przed przystąpieniem do tych pomiarów elektrycznych i sprężania chciałbym powiedzieć coś na temat gaźnika, ponieważ nie dopowiedziałem. Chodzi o gaźnik PWK32. Podczas eksploatacji były z nim jeszcze problemy. Należało tutaj zaślepić ten oto wężyk, czyli tak zwany power jet, ponieważ po przekroczeniu około 5000 obrotów następowało podawanie dodatkowej dawki paliwa, przez co silnik się dławił, zalewało nam świece oraz po odjęciu gazu przy rozpędzaniu także tutaj dodatkowe paliwo dostawało się do naszego gaźnika. Więc tu tak wydaje się może, że jest tutaj paliwo, ale tak naprawdę wstrzyknąłem tutaj silikon bezbarwny. W pewnym czasie on zastygł i tutaj tą rurkę zaaplikowałem w tym miejscu tak jak była. Jest jeszcze problem tutaj z tą gumą, ponieważ cały czas spada, więc na razie tutaj prowizorycznie jest taki drut naciągać, że tak powiem. No więc przechodzimy do testu zapłonu CDI. Więc ściągniemy sobie naszą pokrywę bądź kapę od strony zapłonu. Ściągniemy później nasz boczek, żeby mieć dostęp do akumulatora. Mamy nasze przyrządy pomiarowe wpięte w nasz obwód. Ten miernik będzie wskazywał wartość w amperach, czyli jest wpięty szeregowo. Natomiast ten multimetr będzie pokazywał nam spadki napięcia oraz wzrosty. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak to podłączyć równolegle i szeregowo, zapraszam tutaj do filmu. Nasz akumulator ma napięcie 12,96 V. Prąd poboru jest praktycznie zerowy, czasem pokaże się 0,01, więc włączmy sobie teraz nasz zapłon. Do przekaźnika dojdzie prąd, na pewno przekaźnik będzie pobierał jakąś wartość prądu. Więc uruchamiamy stacyjkę na zapłon. Widzimy pobór prądu 0,26, napięcie nieznacznie spadło. Teraz włączymy sobie nasze postojówki, czyli zapalają nam się światła postojowe przód tył. Mamy już pobór rzędu prądu 1,44 A. Następnie włączmy sobie światła mijania. Widzimy, napięcie jeszcze bardziej spadło. Światła mijania
pobierają 5,5 ampera. Jest to żarówka H4. Na dole napiszę, jaka jest to wartość dokładna w jednostce watt. Więc kierunkowskaz włączony. Prąd jest ponad 8 amper. Napięcie spada praktycznie do 12. Więc przekręcamy na zapłon. Czyli przekaźnik pobiera 0,24 teraz. Więc odpalamy motocykl. Sprawdzimy ładowanie na wolnych obrotach. Następnie na trochę wyższych. Skupmy się na tym mierniku. Teraz mamy wartość bez żadnego minusa, czyli wiemy, że nasz układ pobiera prąd z akumulatora. Jeśli prąd będzie wstrzykiwany, że tak powiem, do akumulatora, tutaj pokaże się minus. Więc prawdopodobnie na wolnych obrotach, gdy załączymy światła, będzie tu wartość dodatnia, czyli układ pobiera wartość z akumulatora. Po dodaniu gazu ukaże nam się tutaj minus i nasz akumulator będzie ładowany. W międzyczasie możemy sobie śledzić nasze napięcie ładowania. Powinno wprost proporcjonalnie rosnąć do rosnącego prądu. Czy tak będzie? Zaraz to sprawdzimy. Mamy wartość na plusie. Czasem na minusie, więc na wolnych obrotach praktycznie można powiedzieć, że nie ma ładowania. Teraz sobie uruchomimy światła. Mamy włączone światła pozycyjne. Widzimy, pobór prądu jest około 5 amper. Napięcie spadło do 12,2 V. Teraz sobie przytrzymajmy przy 3000 obrotów silnik. Widzimy, prąd jest teraz ładowania. Napięcie wzrosło praktycznie do 13. Czyli test pokazuje, wskazuje na to, że ładowanie akumulatora odbywa się powyżej 2000 obrotów przy obciążonym układzie, czyli załączonych żarówkach. Zrobimy sobie test sprężania. Mamy wpięty nasz wężyk, znaczy się wkręcony w głowicę. Manetka odkręcona do spodu. Przybliżymy sobie na nasz manometr i odczytamy wartość. Więc widzimy, nasze ciśnienie sprężania to 6 bar. Tak jak mówiłem wcześniej, musimy uwzględnić także pojemność naszego wężyka. Z tego, co się orientowałem, sprawne silniki mają kompresję około 10 bar. Tutaj upuścimy sobie naszą kompresję. Może próbę przeprowadzimy jeszcze raz. Więc widzimy, nadal jest 6 bar, więc ogólnie motocykl, czy zimny, czy ciepły, odpala z kopniaka, więc myślę, że
ta wartość jest zaniżona. W komentarzach śmiało piszcie, co waszym zdaniem poszło nie tak, czy ta kompresja jest faktycznie 6 bar. Chciałbym nadmienić, że silnik był zagrzany, ponieważ były robione testy pomiaru napięcia i natężenia prądu. Więc śmiało napiszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem wszystko przebiegło w porządku. Wyraźcie swoją opinię na temat tego zapłonu CDI, czy było go warto montować. Na dzień dzisiejszy to będzie wszystko. Myślę, że wpadnie jeszcze jakiś odcinek, może na wesoło coś uda się wykombinować, tak już na zakończenie serii. Więc na dzień dzisiejszy dziękuję, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.